Hej, do ciebie mówię. W Polsce język polski jest językiem urzędowym, co oznacza, że jest używany we wszystkich instytucjach państwowych i urzędach. To ważny element kultury narodowej i jedność, która łączy obywateli Polski. Jednak równie istotne jest to, że ten fakt nie ogranicza praw mniejszości narodowych. Polska, będąc stroną różnych umów międzynarodowych, szanuje i chroni prawa językowe mniejszości. Oznacza to, że w odpowiednich regionach kraju, gdzie mieszkają mniejszości narodowe, ich język może być używany w życiu publicznym i w kontaktach z urzędami na równi z językiem polskim. To pokazuje, jak Polska dba o wielokulturowość i szanuje różnorodność językową swoich obywateli. Chcesz znać konstytucję? Zasubskrybuj nasz kanał.